przed nami sezon kąpielowy, a to oznacza, że będziemy szukać miejsc, w których będziemy mogli popływać, słodzić się. No i właśnie czym kierować się, wybierając akwen, w którym zamierzamy spędzić czas? No w pierwszej kolejności wybierajmy te akweny, które są strzeżone przez ratowników wodnych, tak? To jest jakby taka pierwsza przesłanka, którą powinniśmy się kierować, jeżeli chcemy bezpiecznie korzystać tutaj z tych wszystkich atrakcji wakacyjnych. Wiemy, że w Opolu będziemy mieć tak naprawdę trzy miejsca, to znaczy basen letni Błękitna Fala, oprócz tego kąpielisko Bolko i kąpielisko Malina, no ale część osób wychodzi z założenia, że zwłaszcza w weekendy są to miejsca bardzo oblegane i wybierają tak zwane dzikie plaże, tak? Miejsca, które nie są strzeżone. No i właśnie, czy takie miejsca są na pewno dobrym wyborem? No, generalnie nie są. Z punktu widzenia bezpieczeństwa tych korzystających z letnich atrakcji, no nie są dobrym wyborem, tak? Ponieważ no, przede wszystkim no, miejsca niestrzeżone cechują się tym, że wszystko może się zdarzyć w tych miejscach, tak? No, ten wypoczynek jednak no, musi przebiegać odpowiedzialnie, a w takich miejscach ten odpowiedzialny wypoczynek, zwłaszcza z dziećmi, tak? Szczególnie odradzamy, tak? No, ponieważ no, ciężko w ogóle upilnować dzieciaki niesforne, tak? Na takiej plaży strzeżonej, tak? Gdzieś zawsze słyszymy komunikaty, tak? Że poszukujemy mamy, poszukujemy taty, tak? A co dopiero na takim kąpielisku niestrzeżonym, tak? Gdzie nikt nam nie pomoże, tak? Kiedy to dziecko nam zginie, po prostu będziemy biegać przestraszeni i szukać i nie ma wtedy ratownika, tak? Który przybiegnie gdzieś tam, nakaże opuścić kąpielisko na przykład w celu jak najszybszego znalezienia tej pociechy. No bo te kąpieliska, powiedzmy, dzikie, no rządzą się swoimi prawami, tak? Tutaj no każdy wypoczywa na tak naprawdę na swoją odpowiedzialność, no i ponosi to ryzyko. My dzisiaj znajdujemy się nad kamionką Silesia. Co ważne, nie na kąpielisku Silesia, bo od kilku lat już nie jest to miejsce strzeżone. No jak widzimy tutaj wiele osób kąpie się, skacze do wody, plażuje, no ale właśnie z jakichś powodów to miejsce zostało wyłączone, tak, z tej sieci kąpielisk. I tutaj tak naprawdę każda osoba, która przychodzi, no to ryzykuje. Ryzykuje dlaczego? Dlatego, że tutaj były przypadki utonięć, nawet w ubiegłym roku. Tak, no to tutaj ta piękna lazurowa woda niestety jest bardzo zdradliwa, ponieważ po pierwsze nie ma takiego łagodnego spadu, tak, gdzie sobie możemy najpierw po kolana, potem po uda, tak? Tutaj robiąc kilka kroków do przodu możemy zastać już wodę, która nas kryje, że tak powiem potocznie, tak? I chwila nieuwagi tak naprawdę i znajdujemy się pod wodą. Mało tego, ta woda na powierzchni może się wydawać dla nas ciepła, przyjemna, tak? Ale zanurzając się już metr w głąb, ta woda będzie na tyle zimna, że po prostu sparaliżuje nasze drogi oddechowe, tak? Co jeszcze bardziej jakby no, ułatwi, że tak powiem, ten proces bezwładności, tak, naszego organizmu. To jest to po pierwsze. Po drugie mamy tutaj betonowe pozostałości, że tak powiem, po przemyśle, tak, wydobywczym. Także skoki tutaj są szczególnie niebezpieczne. No i ukształtowanie terenu, tak? Dookoła mamy takie dosyć niebezpieczne urwiska, porośnięte roślinnością, tak? I stawiając nogę na tych urwiskach, tak naprawdę nigdy nie wiemy, gdzie staniemy. Bardzo łatwo jest tutaj o wypadek. Tych wypadków było tutaj mnóstwo i nawet nie tyle wypadki osób, które pływały, tak? Były też wypadki właśnie osób, które co prawda gdzieś tam odpoczywały na brzegu, ale chwila nieuwagi, tak? Oczywiście alkohol też jest takim czynnikiem niebezpiecznym. Powodowały to, że ludzie z tych skarp spadali, ślizgali się na dół, tak? Wpadali do tej wody, która za chwilę była głęboka. No i zaskoczeni jakby tą sytuacją, no nie potrafili się z tej wody bezpiecznie wydostać, tak? No i dochodziło faktycznie do utonięć. Kolejnym utrudnieniem właśnie na tego typu zbiornikach, a zwłaszcza właśnie na tej kamionce Silesia, jest dojazd dla służb ratowniczych. No jest on ograniczony, tak? Dookoła tutaj mamy taką drogę, powiedzmy, gruntową, taką przeznaczoną bardziej dla rolników. W momencie, kiedy jest wilgotno, ta droga jest bardzo błotnista i grząska, także nasze samochody często tutaj się zakopywały właśnie podczas dojazdu czy powrotu z akcji. No i jedynym takim dojazdem, powiedzmy, utwardzonym, no jest taka wąska droga, tak? Czyli w momencie tutaj, kiedy inne osoby wypoczywają, poparkują te samochody w pobliżu, my mamy naprawdę ograniczone możliwości z dojazdem, tak? A potem jeszcze mamy kolejny problem, gdzie zwodować tą łódkę naszą strażacką, ponieważ nie ma tutaj slipu takiego profesjonalnego, nie ma takiego nabrzeża czy plaży takiej, po której moglibyśmy przejść z tą łódką i ją zwodować, dlatego no, jest to dla nas bardzo trudne tutaj podjęcie jakichkolwiek działań ratowniczych. Często wychodzimy z założenia, że potrafię pływać, poradzę sobie, no ale właśnie to tak nie jest, dlatego że nad organizmem nie zawsze jesteśmy w stanie zapanować. No tak, zwłaszcza kiedy nie spodziewamy się tej kąpieli, tak? Kiedy wpadamy do tej wody, nie jesteśmy przygotowani, ubrani jesteśmy, tak? Te ubrania w krótkim czasie nasiąkają wodą i stanowią jeszcze większe utrudnienie, tak? Dla naszych ruchów. Dodatkowo ta woda jest zimna, jesteśmy zaskoczeni, szybciej oddychamy, nasze serce
serce szybciej bije, no i w momencie, kiedy wchodzimy pod wodę, nie mamy tego oddechu, tak, kiedy wiemy, że chcemy zanurkować, tylko tego powietrza nam od razu brakuje, tak, i nasze szanse na przecie są naprawdę, naprawdę znikome. Jesteśmy nawet przygotowani na to, że będziemy pływać, jak jesteśmy w tej wodzie, no i nagle okazuje się, że nie, tracimy siły, dostajemy skurczu, kręci nam się w głowie, no i tak naprawdę jesteśmy bezradni. Zdarzały się tutaj takie sytuacje w latach ubiegłych, już nawet w tym roku już było kilka incydentów właśnie, że osoby wypoczywające tutaj na brzegu wpadały do tej wody niespodziewanie, tak, ponieważ gdzieś jakaś była dynamiczna impreza, tak, był też alkohol, tak, nie panowały te osoby nad sobą i wpadały do tej wody niezamierzenie, no i było im szczególnie trudno się wydostać. Bywało też tak, że ci współimprezowicze, że tak powiem, nie zauważali nawet tych sytuacji, tak? I taka osoba pozostawiona sama sobie momentalnie jest wychłodzona, zdezorientowana, zestresowana i jeżeli natychmiast nie otrzyma pomocy, to może dojść naprawdę do najgorszej tragedii. No właśnie, ale ta pomoc też z reguły nie przychodzi szybko. Z dwóch powodów tak naprawdę. Zanim służby ratunkowe otrzymają informację, przebędą drogę i dostaną się na to miejsce, to jest jedno. Natomiast druga rzecz, no my sami, nawet potrafi odpływać, ale nie będąc ratownikami, chyba nie powinniśmy wskakiwać do wody i od razu ratować tej osoby, z uwagi na to, że osoba tonąca można po prostu wciągnąć pod wodę. Tak, i takie przypadki się zdarzały, że właśnie osoby, które podejmowały próby ratowania innych osób, razem z nimi tonęły, tak? Także no, też musimy ocenić jakby własne możliwości, tak? Czyli po prostu zadbać przede wszystkim o własne bezpieczeństwo, a potem myśleć o podjęciu akcji ratunkowej. No ale właśnie, kiedy sami pływamy i czujemy, że coś dzieje się nie tak, coś wyczuwamy, że znajdujemy się w niebezpiecznej sytuacji, co powinniśmy zrobić? No przede wszystkim powinniśmy zaalarmować osoby, które potencjalnie mogą nas obserwować, tak? Dać znać, pomachać ręką, tak? Krzyknąć, że coś się dzieje niedobrego, tak? Nawet jeżeli to są takie błahe objawy, gdzieś jakiś początek skurczu, tak? Czy jakieś złe samopoczucie, no powinniśmy jednak dać znać osobom, które są dookoła nas, że coś się dzieje, nie tak? No bo one tak naprawdę jesteśmy zdani na kąpieliskach nieszerzonych na te osoby postronne. Jak wyglądają statystyki, jeżeli chodzi o sezony letnie w ostatnich paru latach? Jak dużo wyjazdów straż pożarna odnotowuje? Czy nurkowie odnotowują już do takich tragicznych wydarzeń? No, mówiąc ogólnie, no wraz jakby z polepszeniem pogody, tak, z tymi takimi temperaturami powyżej 20 stopni, no te wyjazdy się pojawiają, tak, już w miesiącu czerwcu właśnie. Oczywiście apogeum wiadomo, że to jest lipiec, sierpień, tak, ale już od miesiąca czerwca, czy nawet od takiej powiedzmy gorącej majówki zdarza się tak, że właśnie wokół kąpielisk w weekendy, w dni wolne od szkoły, od pracy, no mamy pełne ręce roboty. Szanowni Państwo, sezon kąpielowy to oczywiście czas, w którym powinniśmy się schładzać, wypoczywać, pływać, kąpać się, czerpać radość z wypadów nad wodę, no ale właśnie sprawmy, aby te wakacje były bezpieczne i cały ten sezon letni był bezpieczny. Wybierajmy miejsca strzeżone, takie, w których po prostu będziemy spędzać czas pod kontrolą i aby te wakacje zakończyły się szczęśliwie.